Już ponad 2 miliony Polaków aktywnie oszczędza na swoją bezpieczną przyszłość i zarabia w pracowniczych planach kapitałowych. Uczestnicy PPK, którzy w ciągu ostatniego roku pozostali w programie i nie wypłacili środków, zyskali 95%. Jak to możliwe? Pracownicze plany kapitałowe to dobrowolny i łatwy sposób gromadzenia pieniędzy na własnym, indywidualnym koncie. Do każdej złotówki wpłaconej przez pracownika kolejną dokłada pracodawca i państwo, a pieniądze można wypłacić w każdej chwili. Jaka jest rola instytucji finansowych w PPK? PPK jest pierwszym takim programem w Polsce, który przy współpracy pracodawców, pracowników i instytucji finansowych pozwala ponad 11 milionom Polaków oszczędzać na czas, gdy przejdą na emeryturę, gdy przestaną być już czynni zawodowo. Jest to program, w który do każdej złotówki odprowadzanej przez pracownika są dokonywane dopłaty przez państwo i pracodawcę. Program, który jest programem dość tanim, powszechnym, w którym środki gromadzone są własnością pracownika i ten pracownik w każdym momencie może z tych środków skorzystać, jeżeli zajdzie taka potrzeba. Jest to program, który jest programem powszechnym i stworzony na lata, bo musimy pamiętać, że nasze społeczeństwo się starzeje i trendy demograficzne sprawią, że jednak te nasze emerytury będą relatywnie niskie w stosunku do tych, które mamy obecnie. Więc jest to program, który naprawdę się opłaca, z którego pracownicy powinni skorzystać. PPK to system dobrowolnego oszczędzania zorganizowany w miejscu pracy. Do oszczędności pracownika dokłada się pracodawca i państwo. To, na co warto zwrócić uwagę, to fakt, że nie jest to program emerytalny, a kapitałowy. To oznacza, że celem programu jest budowanie kapitału, takiej powiedzmy poduszki finansowej, która może nam służyć w przyszłości. Istotna ta informacja może być dla osób, które są młode i do emerytury pozostało im jeszcze 20 czy 30 lat i w tej chwili nie myślą jeszcze o oszczędzaniu na emeryturę, natomiast mogą być zainteresowane oszczędzaniem w krótszym okresie i PPK właśnie do tego się bardzo dobrze nadaje. Dodatkowo oczywiście taki program jest korzystny dla osób starszych, którym do emerytury pozostało kilka czy kilkanaście lat, a szczególnie oszczędzanie w PPK jest korzystne dla kobiet, które jak wiemy często statystycznie mają niższe emerytury. No i zachęcałabym oczywiście kobiety też do uczestnictwa w PPK. Żyjemy w zmiennych i niepewnych czasach, dlatego zbudowanie tej poduszki finansowej jest szczególnie istotne i dlatego PPK jest tutaj ciekawym programem, pomysłem na to, żeby rozpocząć takie oszczędzanie, a wiemy, jak trudno jest samemu zmobilizować się do rozpoczęcia oszczędzania. Tato, a co będzie jutro? Dzisiaj inaczej patrzymy na świat. Potrzebujemy zabezpieczenia finansowego, a każde dodatkowe wsparcie cenimy jeszcze bardziej. To dla Ciebie. Dlatego zostań w PPK. To skuteczny system oszczędzania na przyszłość, oparty na sprawdzonych, światowych rozwiązaniach. Ja zostaję. Ja zostaję. PPK. Pracownicze plany kapitałowe. Ja zostaję, bo to moje dodatkowe pieniądze. Jaka jest rola instytucji finansowych w PPK? Istotną rolę odgrywa instytucja finansowa, która jest powiernikiem zgromadzonych środków, która tymi środkami zarządza i musi zarządzać w sposób bezpieczny. I patrząc na czas, czyli na ten etap taki wdrożenia, no to rolą instytucji jest stworzenie tych funduszy zdefiniowanej daty i pomoc w wyborze instytucji finansowej pracodawcom i wdrożeniu całego programu u pracodawcy. Jest to program, który jest nowy i wielu pracodawców obawia się, czy da sobie radę, bo wymaga to odprowadzania składek, odprowadzania plików i pracodawcy potrzebują tutaj istotnego wsparcia i istotne jest, żeby to wsparcie otrzymać. Na etapie wdrożenia również kluczowa jest edukacja. Dzisiaj cały czas wiedza Polaków na temat inwestowania, ich doświadczenia, ta wiedza jest niska i istotne jest, żeby oni zrozumieli, że muszą oszczędzać, bo te trendy demograficzne, one są niekorzystne, a z drugiej strony ten program naprawdę się opłaca, bo tak jak wspomniałem, do każdej złotówki pracownika dokładana jest w zasadzie druga od pracodawcy i państwa. Więc z punktu widzenia tego etapu wdrożenia kluczowe jest samo wdrożenie i edukacja, a później istotna jest obsługa, żeby pracownik
mógł w łatwy sposób mieć dostęp do tych środków, uzyskać informacje na temat zgromadzonych środków, dokonywać wypłat czy składać wszelkiego rodzaju oświadczenia. Ja bym tutaj widziała rolę instytucji finansowych w trzech takich aspektach. Po pierwsze, wsparcie dla pracodawcy, szczególnie na etapie wdrożenia programu. Instytucje finansowe oferują materiały informacyjne, to są oczywiście ulotki, plakaty, ale dodatkowo też wspierają poprzez systemy informatyczne, gdzie pracodawca może bezpiecznie przesyłać dane dotyczące pracowników do instytucji finansowej. Drugim takim ważnym aspektem wsparcia, które dają instytucje finansowe, jest wsparcie dla pracowników. To znaczy taka edukacja ekonomiczna, edukacja finansowa, którą właśnie instytucje finansowe oferują już na etapie wdrażania programu, ale też później poprzez cały okres funkcjonowania programu. I tutaj zwróciłabym też szczególną uwagę na te aplikacje, które dostarczają instytucje finansowe dla pracowników, gdzie pracownik ma dostęp, stały, systematyczny dostęp do informacji o swoim rachunku i oczywiście może też składać dyspozycje. Między innymi też jest tam możliwość wycofania środków z PPK w dowolnym momencie. No i trzeci aspekt, myślę najbardziej istotny i najważniejszy w PPK, to jest zarządzanie aktywami, czyli pomnażanie kapitału zgromadzonego przez pracowników, uczestników PPK. I tutaj instytucje finansowe już od początku funkcjonowania PPK bardzo dobrze się spisały. W 2020 roku, jak wiemy, wszystkie fundusze zdefiniowanej daty przyniosły dodatni wynik. A średnia stopa zwrotu w tym okresie wszystkich funduszy PPK to ponad 10%. Także tutaj oczywiście ten aspekt pomnażania kapitału jest bardzo istotny. Wiadomo, instytucje finansowe zarządzające PPK to instytucje zaufania publicznego i istotnym i ważnym elementem tutaj jest również zarządzanie ryzykiem inwestycyjnym i dbanie o bezpieczeństwo powierzonych środków. Dziękuję za rozmowę. A teraz też ekstra. PPK? To ekstra pieniądze. Jeżeli zostałeś w PPK i zarabiasz 3000 netto, to dostajesz od pracodawcy i państwa w pierwszym roku ponad 1200 zł, a potem co rok około 1000. Wiedziałeś o tym? Każdego dnia. Ja zostaję. PPK? Ja zostaję, bo to moje dodatkowe pieniądze. Pracownicze plany kapitałowe. Oszczędzając w PPK, odłożysz nawet dwa razy więcej, niż gdybyś to robił sam.